Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i witam was w takich informacjach. Moi drodzy, ile osób z was czeka, bądź jest, no znaczy zacznijmy od tego, ile osób z was jest fanami serii Star Wars? Jeśli nie słyszeliście, to prawdopodobnie nie żyjecie na tym świecie i ogólnie, nie wiem, mieszkacie gdzieś pod ziemią, gdzie w ogóle nie ma dostępu do świata zewnętrznego. Natomiast drugie pytanie, ile z was czeka na Star Wars Battlefront od EA i studia DICE? Moi drodzy, oba te studia odpowiedzialne są za serię Battlefield. No cóż, co mogę powiedzieć? Oczywiście silnik, pewnie Frostbite. Jeśli chodzi o samą grę, te dane techniczne, to sobie możecie sprawdzić w internecie, ale nie o to chodzi. Chodzi o fakt, ile osób z was ma hype'a takiego jak ja, takiego porządnego hype'a na grę Star Wars Battlefront. Moi drodzy, jak zobaczyłem tą grę podczas targów E3, no to moja krew zawrzała. Taki Battlefield w stylu właśnie Star Wars, gdzie będziemy mogli wsiadać do różnych mechów, pilotować różne myśliwce, strzelać się jako szturmowiec, naparzać do rebeliantów, bądź jako Darth Vader zmierzyć się z Luke'em Skywalkerem, i to żywym, tak w sensie rozumienia tego, że z drugiej strony nie będzie komputer, a będzie żywy gracz. Ja wiem, były już podobne gry, ale to jednak nie ten rozmach. Moi drodzy, w związku z tym informacja dla osób, które mają sporego hype'a. Tak. 8-12 października. Jeżeli pracujecie, weźcie wolne. Jeżeli chodzicie na uczelnię, weźcie również chorobowe. Jeżeli, nie wiem, macie jakieś plany, przekładajcie. 8-12 października, rezerwujecie, zamykacie się w domu, przygotowujecie jedzenie i gracie w betę Star Wars Battlefront. Studio EA i studio DICE postanowiło rzucić na rynek beta testy swojego nowego produktu, swojej nowej produkcji. Zatem osoby posiadające PlayStation 4, Xbox One i peceta, czyli na przykład ja, za pośrednictwem Orgina na pececie będą mogły zagrać w tą produkcję całkiem za darmo. Co prawda nie będzie to, wiecie, rozmach w stylu takim, że będziemy mieli wszystko dostępne. Niemniej jednak będziemy mogli sprawdzić, czy gra w ogóle nam się podoba i czy warto wydawać na nią pieniądze, czy chcemy wydać na nią pieniądze, bo to jest bardzo istotna kwestia. Ta gra do najtańszych nie należy. Na Originie jest to, za wersję zwykłą jest to 200 zł, aktualna cena z dnia 26 września 2015 roku. Natomiast za edycję cyfrową jest to 219 zł. Jest to dużo, naprawdę dużo, dlatego będzie można sprawdzić, czy w ogóle chcemy ją kupić. Moi drodzy, w trakcie bety będą dostępne trzy tryby rozgrywki. Jeden z nich, atak AT-AT. To, co widzieliśmy, bądź możecie tam zaobserwować w okienku. Atak AT-AT na Hoth. Scena wyjęta z filmu, gdzie rebelia broni się przed atakiem lądowym sił Imperium. Oczywiście dostęp, mam nadzieję, będzie do tego wszystkiego, co było pokazane w trakcie targów E3, czyli mechy, wiecie, AT-ST, T-Fightery, X-Wingi, I-Wingi, co prawda będą tylko jako bombowce, nimi nie można kierować. Podobnie jest z AT-AT, możemy przejąć kontrolę nad jego uzbrojeniem, nie nad całym robotem, co troszkę jest smutne. Chociaż mogę się mylić, nie grałem jeszcze, ale z tego, co przeglądałem różne materiały na internecie, wygląda to tak, że on sobie tam, wiecie, ten potężny, masywny AT-AT sobie gdzieś tam kroczy. Wy natomiast macie możliwość operowania jego łebkiem i naparzania z jego uzbrojenia, wzywania ostrzału z okrętów znajdujących się na orbicie. Bitwy na Hoth mają być
no potężne. 40 graczy na mapie, czyli po 20 osób na stronę. Myślę, że w trakcie beta testów będzie full, więc nie będzie problemu ze znalezieniem rozgrywki. Myślę, że naprawdę będzie fajnie. Druga mapa, moi drodzy, Strefa Śmierci, Sulust. Również będziecie mieli przepraszam, tutaj w okienku Sulust. Tylko w trochę innym wydaniu. Na okienku, na materiale widzicie inny tryb rozgrywki. My natomiast będziemy mieli możliwość zagrania w strefę zrzutu. Na planecie rozbijają się kapsuły ratunkowe. Zadaniem naszego zespołu jest ich przejmowanie. Wrogiego również, więc dojdzie do walki. Walka 8 na 8. Czyli trzeba będzie trochę pokombinować i to nie będzie tak, że jak wy zginiecie, to jeszcze 19 biegnie za wami. Tylko, no, jest was tylko 7, więc zaczyna się robić troszkę bardziej teoretycznie, taktycznie. Trzecia mapa, misja typu przetrwanie na Tatooine. Na internecie możecie znaleźć, jak to wygląda. Można rozegrać to albo solo, albo we współpracy ze znajomym. Bronimy się przed kolejnymi falami Imperium. Musimy jak najdłużej przetrwać. Moi drodzy, z ciekawszych informacji, które są na stronie oczywiście Star Wars, jak klikniecie w okienko, to was tam przeniesie, już ja o to zadbam, tylko musicie mieć włączone adnotacje, to taka ważna sprawa. Nie trzeba się rejestrować. Jeśli macie konto na Originie, na pecety, prawdopodobnie będzie to jak aktualnie z Titanfall, będzie można wejść, pograć. Następna ważna sprawa, EA postanowiło, że 8, od 8 do 12 trwają beta testy. Klienta gry będzie można pobrać dzień wcześniej, czyli 7 października. Bardzo fajna opcja, bo wiecie, ustawicie sobie ściąganie i po prostu będzie się pobierać, a następnego dnia już możecie wkroczyć albo jako rebeliant, albo jako potężne imperium. Co jeszcze? Moi drodzy, będzie dostępna aplikacja Companion i już wam mówię, co to jest. Aha, będziemy mogli awansować maksymalnie do 5 poziomu. Żadne statystyki, które nabijemy w czasie beta testów, nie zostają przeniesione dalej. Także to jest po prostu dla waszej informacji, do sprawdzenia, działa. Już wam mówię. Aplikacja Companion umożliwia zabawę w strategiczną karciankę obrona bazy i co ważniejsze, pozwoli zarabiać kredyty, za które będziemy odblokowywać różne uzbrojenie, gwiezdne karty, czym cokolwiek to jest i nie tylko. Aplikacja jest za darmo do pobrania na komputer. Także myślę, że fajna opcja. Aplikacja będzie dostępna również w dniach 8-12. Będzie można sprawdzić, pobawić się, zobaczyć, jak to działa. Czy coś tu jeszcze? Gdzie można będzie znaleźć tą betę? Na PC-tach betę należy szukać w sekcji wersje demo i beta sklepu Origin. Myślę, że to nawet jak wiecie, wejdziecie, odpalicie Origina, to wam pierwsza co wyskoczy informacja, że można już sprawdzić Star Wars Battlefront. PlayStation 4, sklep PSN Store, użytkownicy Xboxa, rynek usług Xbox Live. I tak, jeśli chodzi o pobranie, to pobieranie na pecety będzie można rozpocząć w wersji beta 7 października, tak jak mówiłem, o godzinie 10 czasu polskiego, czyli godzina 9:59 z przeskokiem na 10. Serwery EA Games padają ze względu na ilość osób, które nagle będą chciały to pograć. Pograć.
Będziecie mieli link do strony, bo tutaj jest podany link, skąd będzie można pobrać, więc pod materiałem będzie umieszczony link na Origin Free Games i tak dalej, gdzie 7 października o 10 meldujecie się i zaczynacie pobierać swoją wersję klienta gry. Jeśli chodzi o awanse, mimo że będziemy mogli awansować tylko do 5 poziomu, to jeżeli ktoś będzie grał przez te parę dni, będzie mógł odblokować dalsze elementy z dalszych poziomów, więc będzie można sobie popatrzeć, zobaczyć jak to działa. I to chyba wszystko. Tak, to wszystko moi drodzy. Oczywiście aplikacja Companion dostępna dla przeglądarek Chrome, Firefox, Microsoft Edge i Internet Explorer wersja 11. I to wszystko moi drodzy, jeśli chodzi o ten materiał. Nagrałem go drugi raz, mam nadzieję, że będzie w porządku, tamten był krótszy. Niemniej jednak dziękuję za wysłuchanie i widzimy się na polu walki. Albo będę do was strzelał jako do rebeliantów, albo będziemy współpracować jako Imperium. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa!